Wielka Brytania jeszcze do niedawna była głównym i najważniejszym kierunkiem emigracji dla wielu Polaków, ale dziś sporo się zmieniło. Od lat, a w zasadzie od dekad, gospodarka Wielkiej Brytanii stoi w miejscu. W tym samym czasie Polska dynamicznie się rozwija. PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej to jeden z najlepszych sposobów na porównanie różnych gospodarek i w 2004 roku było ono w Wielkiej Brytanii ponad 130% większe niż w Polsce, a dziś jest większe zaledwie o 26%. Średni poziom życia w Polsce w porównaniu ze średnim poziomem życia w Wielkiej Brytanii mocno się przez ostatnie lata zbliżył, a Polaków nie ciągnie już za bardzo do pracy na wyspach i w zasadzie ciężko się temu dziwić. Co takiego dzieje się z Wielką Brytanią i kursem funta, który od dobrych 20 lat nieustannie traci do dolara? Po odpowiedzi, między innymi na te pytania, zapraszam na ten odcinek. I przy okazji tego odcinka mam dla Was świetną promocję z Walutomatu, który jest partnerem tego materiału. Sam przy wymianie walut korzystam właśnie z Walutomatu i naprawdę uważam go za jedno z najlepszych rozwiązań na naszym rynku. Szczyty zainteresowania Polaków Wielką Brytanią przypadały około 2016 roku. Wtedy to liczebność tamtejszej Polonii sięgała prawie miliona osób. W 2021, zaledwie 5 lat później, była już mniejsza o ponad 300 tysięcy osób. Wciąż jednak masa osób na co dzień wymienia złote na funty albo funty na złote i w przypadku Walutomatu, przynajmniej za taką wymianę, nie przepłacisz. A różnica pomiędzy kosztem wymiany u innych jest widoczna naprawdę gołym okiem i czasem sięga nawet kilkuset złotych już na 1000 funtów. Standardowa prowizja to 0,2% wartości wymiany, ale korzystając z linka do założenia konta z opisu tego nagrania, możesz ją zmniejszyć dodatkowo o połowę. Ponadto możesz waluty wymieniać o każdej porze dnia i w każdy dzień tygodnia, a do tego dla praktycznie dowolnej kwoty. Jeśli więc też nie lubisz przepłacać na wymianie walut, to skorzystaj z linka w opisie i przypiętym komentarzu. Wielka Brytania to świetny współczesny przykład tego, jak przemijają imperia. Kraj, który jeszcze 100 lat temu był de facto najważniejszym na świecie, od prawie 20 lat nie potrafi podnieść się z kryzysu. Noblista Paul Krugman z dziedziny ekonomii powiedział kiedyś, że wydajność to nie wszystko, ale w dłuższym okresie prawie wszystko. I Brytyjczycy powinni sobie wyryć ten cytat na ścianie, bo to właśnie stagnacja produktywności jest w ich gospodarce największym problemem. Wydajność na pracownika od 2008 roku trzyma się mocno poniżej swojego historycznego trendu. Do czasu globalnego kryzysu finansowego Wielka Brytania z pewnymi wahaniami rozwijała swoją wydajność na pracownika w miarę liniowo. Po kryzysie z 2008 nigdy nawet nie tyle nie wróciła do tego trendu, co nawet się już do niego w ogóle nie zbliżyła. Od 2008 roku znajduje się ona na takim samym tak naprawdę poziomie, niezmiennie od lat. Niemożliwe chyba do wyobrażenia jest dziś, przynajmniej dla mnie, co takiego musiałoby się stać, żeby Wielka Brytania szybko przełamała ten paskudny spadkowy trend produktywności. No bo jeśli się nie rozwija, to tak jakby w sumie stał w miejscu. Oczywiście spowolnienie tempa wzrostu w przypadku największych gospodarek jest absolutnie normalne i wszystkie tego doświadczają. Od zawsze duży rośnie wolniej, a mały rośnie szybciej. That's what she said. Jednak w żadnej innej gospodarce rozwiniętej spowolnienie tempa wzrostu nie było aż tak silne. Japonia, Niemcy, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, wszystkie te kraje doświadczyły spowolnienia wzrostu produktywności, a i tak wszędzie rozwijała się ona istotnie szybciej niż w Londynie. Po 2008 roku wydajność pracy w Wielkiej Brytanii rosła średnio w tempie 0,4%, podczas gdy w tych najbogatszych krajach OECD w tempie 0,9%. No to ponad 2 razy szybciej. Jak można to wyjaśnić? Sam Brexit to zdecydowanie za mało i za słabe wyjaśnienie. Brexit zaczął oddziaływać na gospodarkę brytyjską dopiero po 2015 roku, a produktywność, jak widzieliście, załamała się dużo wcześniej. Ta sama produktywność spadła zarówno dla usług, jak i dla przemysłu, więc też spowolnienie nie jest charakterystyczne dla jakiegoś pojedynczego sektora, ale dotknęło całą Wielką Brytanię. I przez całą w zasadzie ubiegłą dekadę, w latach 2010-2020, stopy procentowe Banku Anglii pozostawały na naprawdę super niskim poziomie, a to powinno sprzyjać rozwojowi inwestycji, a w konsekwencji potem podnosić produktywność. A jednak wzrostu produktywności nie było. Poziom nakładów brutto
na środki trwałe i inwestycje w sektorze prywatnym utrzymywały się przez lata na naprawdę niewiele wyższym poziomie niż w 2008 roku. Przy tak niskich stopach procentowych, jakie były, należałoby się jednak spodziewać, że wzrosty w tym zakresie będą o wiele wyższe. Dlaczego w takim razie firmy nie inwestowały? No i w sumie można dojść do takiego wniosku, że nie inwestowały, bo dostawały stały napływ taniej siły roboczej i wolały zatrudniać. Z danych ONZ wynika, że po 2008 roku około 80% dodatkowych miejsc pracy zostało obsadzonych przez imigrantów i były to głównie osoby z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również Polacy, które pracowały na stanowiskach, gdzie wynagrodzenie było bardzo bliskie płacy minimalnej. Mając dostęp do przesadnie taniej siły roboczej, firmy dochodziły do wniosku, że inwestowanie we wzrost zatrudnienia jest bardziej opłacalne niż w nowe maszyny, urządzenia czy jakieś technologie. Oczywiście mówimy tutaj o pewnym szerokim ujęciu. To nie tak, że firmy nie inwestowały w ogóle, a w Wielkiej Brytanii dalej wszystko składa się przy taśmie rękoma nisko opłacanych Polaków. Inwestycje miały miejsce, automatyzacja postępowała i tak dalej. Po prostu działo się to w zbyt wolnym tempie w porównaniu z innymi. I głównie działo się to w zbyt wolnym tempie dzięki, w sumie raczej przez, napływ taniej siły roboczej. I do tych problemów Brytyjczycy dodatkowo postanowili dorzucić sobie sami jeszcze więcej piachu w te tryby i zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. Gdyby referendum odbywało się dzisiaj, to najprawdopodobniej nie podjęto by takiej decyzji. Badania ankietowe pokazują, że około 20% osób, które głosowały za Brexitem, dziś sądzi, że była to jednak zła decyzja. Brexit tylko bardziej przedłużył stagnację Wielkiej Brytanii. Najnowszy raport, zamówiony przez obecnego burmistrza Londynu, wylicza, że jak na razie gospodarka Wielkiej Brytanii straciła na wyjściu z Unii Europejskiej około 160 miliardów euro, a samo miasto Londyn około 35 miliardów euro. Do roku 2035 szacuje się, że gospodarka Wielkiej Brytanii straci na tej decyzji łącznie 360 miliardów euro. Utrudnienia w handlu, drenaż mózgów, odejście wielu imigrantów, wszystko to przełożyło się i dalej będzie się przekładać negatywnie na Wielką Brytanię w efekcie Brexitu. Brytyjczycy nie korzystają też z unijnych pakietów, takich jak Next Generation EU, które miały pomagać w odbudowie gospodarek po pandemii. No i nie bez powodu ożywienie na wyspach po pandemii jest słabsze niż średnie ożywienie w Unii Europejskiej. Zresztą strach pomyśleć, jakie byłoby nasze ożywienie, gdybyśmy sami ze środków KPO mogli korzystać o wiele wcześniej. Czy jest jakiś sposób, w jaki Wielka Brytania może sobie z tym poradzić? No teoretycznie tak. Jeśli w gospodarce brakuje inwestycji albo zachęt do inwestycji w formie prywatnej, no to zawsze można te inwestycje realizować poprzez państwo. Wielka Brytania przestała być już mlekiem i miodem płynąca. Stale wydłuża się chociażby czas oczekiwania na pomoc ze strony służby zdrowia. W kolejkach czeka już ponad 7 milionów obywateli, gdy w 2010 roku było ich około 2 miliony w kolejce. Od długiego czasu jest też niedoinwestowana w zakresie infrastruktury, w którą wkładała znacznie mniej odsetka swojego PKB niż inne rozwinięte gospodarki. Wszystko to razem sprawia, że siła ekonomiczna Wielkiej Brytanii w porównaniu z innymi krajami słabnie z roku na rok. Wzrost nakładów inwestycyjnych ze strony samego państwa mógłby trochę rozruszać kraj, ale trudno jest to dziś zrobić, gdy Bank Anglii operuje na najwyższych stopach procentowych od czasu globalnego kryzysu finansowego. I akurat Wielkiej Brytanii, jak żadnej innej gospodarce, przydałyby się dziś obniżki stóp procentowych i najprawdopodobniej dojdzie do nich najszybciej w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi czy z Europejskim Bankiem Centralnym. Obecne oczekiwania mówią, że już na posiedzeniu w czerwcu 2024 zostanie dokonana pierwsza obniżka tych stóp. Niektórzy, tacy jak na przykład Bank Morgan Stanley, mówią nawet, że pierwsza obniżka może wydarzyć się jeszcze w maju, a to na pewno byłoby jakieś dość duże zaskoczenie. Jeśli rynkowe oczekiwania się spełnią i Bank Anglii faktycznie obniży stopy procentowe do końca 2024 roku o 75 punktów bazowych, czyli do poziomu 4,5%, to dalszego umocnienia złotego względem funta można być w zasadzie pewnym. Ale podobnie jak w przypadku omawianej prognozy dla franka szwajcarskiego, którą podawałem w tym materiale, lub dla dolara czy euro, które omawiałem z kolei w tym filmie, największa fala umocnienia polskiej waluty jest już za nami. Nie ma co spodziewać się, że niedługo zobaczysz funta na poziomach z 2017 roku, gdy kosztował 4,60 zł, ale dalsze kilka procent umocnienia złotego i kurs rzędu 4,80-4,85 jest
jak najbardziej realny. Jeśli oczywiście te założenia się spełnią. No ale jeśli po prostu potrzebujesz wymienić złote na funty, bo jedziesz na wakacje, to raczej nie ma co czekać na wybitnie lepszy kurs. Lepiej już po prostu oszczędzić trochę na prowizji. A jak chcesz oszczędzić trochę na prowizji, to pamiętaj o specjalnej ofercie o walutomatu i linku przypiętym w opisie filmu, który pozwala zmniejszyć ją o połowę. A jeśli interesuje Cię, jak samodzielnie można starać się prognozować kursy walut, to koniecznie obejrzyj również ten materiał. W tym odcinku to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.